Sponsorem programu jest miasto Ełk. Kawa czy herbata w Ełku to oczywiście piękne jeziora, to oczywiście Mazury, które kochamy, ale to także, jak widać zresztą, zmienianie samochodów jak rękawiczki. A wszystko dlatego, że już 7 sierpnia właśnie tutaj odbywać się będzie Moto Show, a wraz ze mną organizatorzy tej właśnie imprezy. Adam Bartoszewicz, tuż obok mnie w samochodzie, a tuż obok Marka Tomasz Ołyński. Młodzi ludzie, którzy postanowili zrobić coś, co ma przyciągnąć, no właśnie, także młodych ludzi? Nie tylko. Z samochodami szybkimi się ścigają też starsi ludzie, młodzi, starsi i wszyscy, którzy lubią adrenalinę. No to w takim razie jaka adrenalina będzie na tym Moto Show i co to tak naprawdę za impreza? Tak naprawdę to jest skupisko wszystkiego, co jest związane z motoryzacją. Główną atrakcją będzie samochód z silnikiem odrzutowym z Francji, do nas specjalnie przyjedzie. Samochód jetcar z silnikiem o mocy 6000 koni mechanicznych, który może jechać 500 km na godzinę. Jest niesamowite show. Mamy ogólnopolską klasyfikację wyścigów na 1/4 mili SSS, to jest Stowarzyszenie Sprintu Samochodowego, oraz... No zatrzymajmy się na sekundę przy tej 1/4 mili. Każdy może wziąć w tym udział? Tak, oczywiście każdy. Ci, co mają profesjonalne samochody, jak i takie zwykłe, którym jeździ do sklepu w sobotę. No dobrze, tylko co mam zrobić, jeśli chciałabym wziąć mój samochód i przyjechać i zmierzyć się na tą 1/4 mili? Trzeba wejść na mazury.info.com, gdzie są wszystkie informacje na temat imprezy, albo ewentualnie na Facebook Mazurski Moto Show. I tam są wszystkie informacje. No to w takim razie jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądało, bo rozumiem i z tego co wiem, to Marek też to wie, że nie tylko same samochody, ale także coś więcej na tej imprezie będzie można zobaczyć i sprawdzić. No właśnie, co będzie można jeszcze zobaczyć i sprawdzić? Między innymi też na imprezie będziemy mieli bardzo widowiskowy przejazd samochodu z silnikiem odrzutowym, który nazywa się Jetcar i ma ponad 6000 koni mechanicznych. Między innymi będą to loty widokowe helikopterem, bardzo widowiskowe przejazdy motocyklami, jak również skoki bungee, bardzo liczne atrakcje dla dzieci, będą liczne zjeżdżalnie w formie samochodów wyścigowych, jak również wiele innych atrakcji, które chcielibyśmy tak zachować w tajemnicy i dopiero je pokazać dla widzów w samym dniu imprezy. Ja od wczoraj, kiedy po raz pierwszy się spotkaliśmy, jestem pod wielkim wrażeniem waszego zapału i zaangażowania. Ta impreza zapowiada się naprawdę fascynująco i tak się w głębi duszy zastanawiam, po co wam to wszystko? Dlaczego w ogóle to wszystko organizujecie? Ogólnie cały taki pomysł odnośnie Moto Show w Ełku zrodził się jeszcze przed kilku laty w szeregach naszego ełckiego tuning klubu, który jednoczy taką grupkę zapaleńców motoryzacji z naszego regionu. I właśnie kilka lat temu dołączyliśmy do tego klubu i po prostu w tamtym roku tchnęliśmy życie w tę imprezę i po prostu w tym roku czuliśmy się zobowiązani, aby kontynuować to dalej. Ja zdradzę pewną tajemnicę. Wy nie uchylacie rąbka tajemnicy, jeżeli chodzi o niektóre atrakcje, a ja zdradzę tajemnicę. Paulina wczoraj miała zamiar wieczorem trenować swoim samochodem na 1/4 mili. Nie. Miałam zamiar, ale proszę Państwa, nic z tego nie wyszło. Mam wrażenie, że mam trochę za słabe auto, a poza tym moje umiejętności chyba nie do końca się do tego nadają. Ale to, co jest ciekawe, to także to, że jeśli chodzi o samą imprezę, zamykacie drogę krajową. To w ogóle jest możliwe, żeby zamknąć drogę krajową na czas imprezy? Tak, jest to możliwe dzięki przychylności władz miasta Ełku. To jest możliwe. Dużo to kosztuje pracy, ale jest to możliwe. No właśnie, ale czy to będzie bezpieczne także dla widzów, dla tych, którzy będą stać wzdłuż tej drogi i oglądać to, co dzieje się podczas Moto Show? Będzie bardzo bezpieczne. Tutaj główny nacisk kładziemy na to, żeby to były bezpieczne zawody. W ogóle cała inicjatywa jest taka, żeby kierowcy, którzy lubią adrenalinę, mogli się ścigać na bezpiecznym, wyznaczonym do tego terenie, a nie gdzieś po ulicach, bokami, gdzie ich policja ściga. To właśnie po to jest to robiona impreza. I rozumiem, że ci, którzy stoją z boku, będą odgrodzeni na tyle od samej drogi, od samych szybkich samochodów, żeby też nic im się nie stało. Na 100% będzie bardzo bezpiecznie. A to w takim razie wszystkich tych, którzy będą w Ełku 7 sierpnia albo w okolicach Ełku, bardzo gorąco zachęcamy do tego, by wzięli udział w Moto Show. Silnik odrzutowy w samochodzie, 500 km na godzinę, to trzeba koniecznie zobaczyć. Albo ścigać się na 1/4 mili, jeśli ktoś ma taką ochotę. A jeśli ktoś chce zamienić 4 kółka na 2, to w Ełku też jest to możliwe.